Miała zabić 600 osób i kąpać się we krwi dziewic, by zachować wieczną młodość. Została nawet wpisana na światową listę rekordów Guinnessa jako największa seryjna morderczyni wszechczasów. O kim mowa? O Elżbiecie Bathory, zwanej także Krwawą Hrabiną. Dzisiejszy materiał powstał przy współpracy ze Storytel, aplikacją, w której znajdziecie setki tysięcy audiobooków i słuchowisk. Już dziś premiera audiobooka pod tytułem Krwawa Hrabina, który przedstawia fabularyzowaną historię Elżbiety Bathory. Miałam przyjemność przedpremierowo zapoznać się z tym audiobookiem i chciałam go Wam serdecznie polecić. Jest naprawdę wciągający i zaskakujący. Możemy spojrzeć na te mroczne wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Dziś chciałabym przybliżyć Wam właśnie historię Krwawej Hrabiny. Zaczynajmy. Elżbieta Bathory urodziła się 7 sierpnia 1560 roku na Węgrzech, w jednym z najbogatszych i najpotężniejszych rodów szlacheckich Siedmiogrodu. Była spokrewniona z Stefanem Batorym, królem Polski, który był jej wujem. Niestety w rodzinie Batorych często pojawiały się choroby psychiczne. Elżbieta od wczesnych lat życia miała cierpieć na napady gniewu. Czy było to spowodowane obciążającymi genami? Ciężko stwierdzić, jednak już w dzieciństwie była świadkiem różnych przerażających zdarzeń, które mogły mieć duży wpływ na jej psychikę. W wieku 6 lat widziała, jak Rom, który zapewniał rozrywkę jej rodzinie, został zaszyty w rozciętym brzuchu konia. Miała to być kara za rzekome sprzedawanie dzieci Turkom. 7 lat później jej kuzyn, który był wtedy księciem Siedmiogrodu, rozkazał obciąć uszy i nosy grupie zbuntowanych chłopów. Bycie świadkiem tak drastycznych scen zawsze odbija się na ludzkiej psychice. Elżbieta była niezwykle inteligentna. Mówiła płynnie po węgiersku, łacinie i niemiecku. Uchodziła za piękną kobietę. W wieku 15 lat wyszła za 20-letniego Ferenca Nadazdego, co na tamte czasy było normą. Dzięki temu związkowi dwa potężne i bogate rody połączyły się w jeden. Małżonkowie zamieszkali na Węgrzech w zamku Sarwar. Okazało się, że oboje mają sadystyczne skłonności, które prowadziły do znęcania się nad służbą. Służki miały być polewane w zimie wodą i wystawiane na mróz, a latem smarowane miodem i wynoszone na zewnątrz, by atakowały je owady. Znęcanie się nad innymi przez Elżbietę miało szczególnie nasilać się w czasie, gdy jej mąż wyjeżdżał na wojnę. Wdawała się wtedy także w liczne romanse, zarówno z mężczyznami, jak i kobietami. Po 10 latach małżeństwa urodziła pierwsze dziecko, Annę, a w ciągu kolejnych 9 lat na świat przyszła jeszcze trójka dzieci – Orsola, Katalin i Pal. Według różnych źródeł dzieci miało być więcej, wymieniano także Andreasa i Miklosa. Co ciekawe, Elżbieta miała być troskliwą i empatyczną matką, która bardzo kochała swoje dzieci, a wywnioskowano to na podstawie listów wysyłanych do męża. Wynikało z nich także, że jej małżeństwo było udane i Ferenca także darzyła uczuciem. W 1604 roku zmarł niespodziewanie mąż Elżbiety, a za oficjalną przyczynę śmierci uznano rany, które odniósł na polu bitwy. Z kolei, według innych źródeł, Ferenc miał zostać otruty przez żonę. Elżbieta odziedziczyła ogromny majątek i od tej pory musiała sama zarządzać dużymi posiadłościami. Nie miała z tym jednak problemów, gdyż była silną kobietą. Wkrótce przeniosła się do zamku w Czachticach, teren dzisiejszej Słowacji. Wtedy też poznała Annę Darwulię, rzekomą czarownicę, która miała zainspirować ją do drastycznych zbrodni, takich jak morderstwa i kąpiele w krwi dziewic. Elżbieta zaczynała się starzeć, co z pewnością nie napawało ją radością. Pewnego dnia uderzyła jedną z służących tak mocno, że jej krew poplamiła twarz hrabiny. Po czasie, gdy Elżbieta spojrzała w lustro, dostrzegła, że jej zmarszczki zniknęły, co miało być zasługą dziewiczej krwi. Anna dodatkowo zaczęła ją podjudzać do tego typu praktyk, twierdząc, że według starożytnej mądrości odebranie komuś życia sprawia, że można przejąć duchowe i fizyczne cechy ofiary. Wtedy miało rozpętać się piekło i krwawa rzeź. Według legendy Elżbieta miała kąpać się w krwi młodych dziewcząt, początkowo należących do służek, a potem samych szlachcianek.
by pozyskać szlachecką krew, miała założyć u siebie na zamku Akademię dla Młodych Dam, gdzie te miały nauczyć się dworskich obyczajów, a tak naprawdę kończyły jako ofiary. Podobno. To miało sprawić, że masowymi zgonami zainteresował się kuzyn Elżbiety, George Turzo. Był palatynem, czyli takim zarządcą dworu królewskiego. W 1610 roku wpadł do zamku w Czachticach, gdzie miał być świadkiem przerażających zbrodni hrabiny. Pomocnicy Elżbiety zostali skazani na śmierć za uprawianie magii i wampiryzmu, a samą hrabinę czekał proces. Zeznawali przeciwko niej okoliczni mieszkańcy. Na tej podstawie została skazana na dożywotnie zamurowanie w jednej z komnat w swoim zamku, gdzie przez mały otwór miała otrzymywać jedzenie. Czy to koniec tej historii? Nie, gdyż ma ona głębsze dno. Król Węgier, Matthias II, miał bardzo duży dług do spłacania wobec Elżbiety, który zaciągnął jeszcze u jej męża. Dodatkowo w 1608 roku Gabor Batory został księciem Siedmiogrodu, co martwiło Habsburgów ze względu na jego aspiracje do węgierskiego tronu. Elżbieta ze swoim strategicznym zamkiem Czachtic mogła wspierać swojego krewnego. Po wybuchu powstania na Węgrzech Gabor był w mocnej pozycji. Elżbieta mogła otworzyć przed nim drogę na Węgry lub Polskę, co nie podobało się Habsburgom. Postanowili więc osłabić ją i pozbyć się jej wpływów w Siedmiogrodzie. Jednak ze względu na brak możliwości otwartej wojny skonspirowali z pomocą Georgiego Turzo, kuzynem Elżbiety. W czasie, gdy zrobili z nią porządek, uwięzili także Zygmunta Batorego w Pradze oraz zorganizowano zamach na życie Gabora. Turzo liczył na to, że przejmie majątek Elżbiety, a także będzie mógł cieszyć się wdzięcznością króla, który byłby zwolniony z zapłaty swojego długu. Zatem Turzo przedstawił fałszywe informacje odnośnie tego, co działo się w zamku w Czachticach. Wielką pasją Elżbiety miało być leczenie i uzdrawianie. Podobno opiekowała się zarówno chorymi szlachcicami, jak i ludźmi biednymi, korzystając z usług wybitnych medyków i specjalistów. Jednak te nieznane wcześniej metody medyczne wzbudzały przerażenie na przełomie XVI i XVII wieku, ponieważ mieszkańcy nie byli z nimi zaznajomieni. Oskarżenia o trucicielstwo i magię były łatwe do sformułowania. Sytuacja stała się jeszcze bardziej kontrowersyjna, gdy sprowadziła chorwacką uzdrowicielkę, Annę Darwulię z Wiednia. Jej metody, takie jak upuszczanie krwi, przypalanie ran czy wycinanie guzów, były jeszcze bardziej przerażające dla miejscowej ludności. W wyniku tych praktyk pacjenci często wracali z ranami, które można było pomylić ze śladami tortur. Dodatkowo panowała wtedy epidemia chorób zakaźnych, która prowadziła do wielu zgonów, co pasowało do teorii Turzo. Co ciekawe, gdy ci ludzie umierali, hrabina wraz z córką przebywały wtedy w Wiedniu. Świadkowie, którzy zeznali przeciwko Elżbiecie, mieli zostać do tego zmuszeni za pomocą tortur, a sama hrabina nie miała możliwości zeznawać ani jakkolwiek się bronić. Zarzucono jej znęcanie się nad szlachciankami i morderstwa. Hrabina Elżbieta została skazana na areszt domowy, gdzie była nadzorowana przez strażników, ale miała pewną swobodę w swoim domu. Nie została zamurowana. Przyjmowała nawet gości, choć rzadko ją odwiedzali. Głównie byli to syn i spowiednik. Lata mijały, a palatyn upierał się, że ma niepodważalne dowody jej winy. Niemniej jednak zdawał sobie sprawę, że są one niewystarczające i brakuje solidnych podstaw do procesu hrabiny. Wiedział, że jego rozpoczęcie mogłoby zakończyć się jej uniewinnieniem i zniszczeniem jego planów odnośnie majątku Batorych. Sam fakt trzymania hrabiny w areszcie bez wyroku sądu był poważnym przewinieniem, za które Turzo mógł odpowiedzieć. Dlatego starannie unikał rozprawy, a izolacja Elżbiety była w jego interesie. Mimo obaw przed procesem, hrabina sporządziła testament przed śmiercią, dzieląc swój majątek na 3 części dla swoich dzieci. Dzięki temu pozbawiła się środków do życia, uniemożliwiając kuzynom i królowi realizację ich planów. Miesiąc później Elżbieta zmarła w 1614 roku. Jak widzicie, historia krwawej hrabiny naprawdę zaskakuje.
Jeśli chcielibyście bardziej zagłębić się w jej historię w wersji fabularnej, to jeszcze raz serdecznie zapraszam na Storytel, gdzie znajdziecie audiobook Krwawa Hrabina. Po rejestracji otrzymacie dostęp do wielu niesamowitych tytułów. Aplikację możecie najpierw przetestować za darmo przez tydzień. Link zostawiam Wam w opisie pod tym filmem. Tymczasem ja się z Wami już żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.